Rodzinne kolędowanie w parafii pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła to stały punkt w kalendarzu imprez kulturalnych w Sosnowcu. 27 grudnia mieszkańcy miasta zebrali się w kościele przy ulicy Orlej, aby wspólnie wysłuchać kolęd i pastorałek prezentowanych przez zespół Trybunie Tutki. To był pomysł nowych władz w mieście, żeby co roku po świętach zapraszać jakiś zespół, który mógłby dla mieszkańców Sosnowca zagrać nasze przecież chyba najpiękniejsze na świecie kolędy. No i tak się złożyło, że już trzeci raz gościmy tutaj w parafii pod wezwaniem świętego Tomasza. To jest jeden z największych kościołów w mieście i to też było kryterium, że zdecydowaliśmy się właśnie w tym kościele taki koncert organizować. Chodzi oprócz tej atmosfery i tej odświętności, żeby również jak największa grupa mieszkańców mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu. Myślę, że znów mieszkańcy Sosnowca będą świadkami wielkiej uczty, fajne wykonania różnych kolęd i pastorałek. Myślę, że takie przedłużenie tego okresu świątecznego, a zarazem dobre wprowadzenie w atmosferę Sylwestra. Ta akustyka w kościele jest szczególna i w tym okresie świąteczno-noworocznym kolędy, pastorałki, wykonanie różnych gwiazd naszej estrady brzmią naprawdę fantastycznie, dlatego co roku spotykamy się tutaj w parafii świętego Tomasza, żeby wspólnie z mieszkańcami Sosnowca świętować te piękne dni. To piękny czas, czas Bożego Narodzenia, Nowego Roku, czas, kiedy śpiewa się w Polsce kolędy, ale każdy region ma swoje zwyczaje piękne. Wszędzie staramy się trafiać z naszymi tradycjami i wzajemnie się tym ubogacać, bo góralskie tradycje są naprawdę wspaniałe i ciągle żywe. Jak co roku podczas rodzinnego kolędowania kościół wypełniony był po brzegi. Koncert został zorganizowany dzięki współpracy Urzędu Miasta, Miejskiego Domu Kultury Kazimierz oraz parafii świętego Tomasza Apostoła.